Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, zastanawiam się, co wam powiedzieć. Dobrze. W wspólnocie jestem od 2011 roku. Tak, to był taki, zanim się pojawiłem, to był proces u mnie. Kiedyś nieopatrznie, siedząc na mszy, powiedziałem sobie tak: Panie Jezu, chciałbym przeżyć choć jeden rok jak prawdziwy katolik. No i tak Pan Jezus tam prowadził, aż w końcu pewnego popołudnia w czwartek wylądowałem tu na Zacheuszu. Nie wylądowałbym na Zacheuszu bez mojej żony, która miesiąc wcześniej przyszła i mówi: a wiesz co, pójdź tam do Franciszkanów, tam takie fajne spotkania są. No i przyszedłem. Ja akurat poszukiwałem sobie takich wyciszenia, uspokojenia ducha, takich medytacyjnych rzeczy, ale tak już na tyle byłem świadomy, żeby tej medytacji szukać, ale chrześcijańskiej. I jak tu przyszedłem do tego Zacheusza, to tak sobie siadłem tam w ostatniej ławeczce i siedzę, obserwuję. No, wspólnota zaczynała. No, rozpoczęli od przygotowania. Grali. No fajnie. Śpiewali. No nie bardzo im na początku wychodziło. Raz śpiewają, drugi raz śpiewają. I cały czas tą pieśń jedną śpiewają. No tak, no fajnie. Ale tak widzę, że tak coraz więcej osób się angażuje w ten śpiew. Patrzę, no zaczynają się ludzie modlić tym śpiewem. I ten śpiew zaczyna wychodzić w taką piękną modlitwę uwielbienia. Także nagle wszyscy są zgrani i wszyscy, że tak powiem, tak tworzą to jakby jedność. I sobie myślę, super, to może tak być. Mogę tu chodzić. No to dobrze, jak zacząłem tu chodzić, to się pobudziły pewne inne rzeczy. Ja akurat potrzebowałem takiego właśnie wyciszenia, że pracę miałem troszeczkę stresującą. No to te spotkania w czwartkowe to sobie tak traktowałem. No to dobrze, cały tydzień leci. Do czwartku stresik. W czwartek przyjdę sobie na Zacheusza i się wyciszę. I tak to traktowałem, takie ładowanie akumulatorów. I jak po tym Zacheuszu tak pomodliłem się, pośpiewałem tutaj. Czasem się w coś zaangażowałem, jakieś tam kawelki złożyłem. Czasem na laptopie posłużyłem, to tak miałem siłę na następny tydzień, żeby przetrwać, żeby sobie podziałać w pracy, żeby ten zapanować nad tym stresem, albo go pokonać, albo wyciszyć się. No i tak Pan przychodził z takim pokojem. Zawsze po Zacheuszu, jak wychodziłem, no, pokój jest. I cisza w sercu, w głowie. I tak pomalutku ten miesiąc za miesiącem, jeden rok, drugi rok, i te spotkania na Zacheuszu przynosiły mi taką siłę, że mogłem przetrwać. A w pracy nie miałem łatwo. To albo reformy, albo strajki, albo jakieś inne rzeczy. Różne tam się napataczały i tyle. Pewne rzeczy tak we mnie zaczęły działać, że jak mieliśmy jakąś akcję w pracy, taką administracyjną, trudną do podjęcia decyzji, wiadoma sprawa, zawsze jest pokusa, żeby się wybielić, tak? To ja już tak tu przesiąkniętym takim hasłem, prawda się zawsze obroni, ja mówię, nie, nie. Moi drodzy, robimy, prawda się zawsze obroni. No i to powiem wam tak szczerze, teraz jak przychodzą do mnie współpracownicy, to mówią tak, mamy to i to. Jak zrobimy tak i tak, no to nie do końca jest to prawdą. No to ja mówię do nich, no to jak robimy? A mówi, prawda się zawsze obroni. I tak, tak działamy w pracy. Przecież to tutaj to bywanie na Zacheuszu przesiąknęło mnie na tyle, że w pracy też dążę do tego, żeby jednak opierać
na faktach, na prawdzie, choćby była najtrudniejsza. I niejednokrotnie już od pracowników, współpracowników słyszałem, że dzięki temu nie wpadliśmy w jeszcze większe kłopoty, bo to zawsze wychodzi. Natomiast czego doświadczyłem w Zacheuszu? W Zacheuszu doświadczyłem nie tylko takiego uzdrowienia, powiedziałbym duchowego, ale też uzdrowienia fizycznego. Miałem taką przypadłość, że tak powiem, egzemę skóry i na jednym z czuwań było takie poznanie właśnie, że Pan leczy osoby, które są, mają chorobę skóry. Tak przyjąłem do siebie, że to może do mnie akurat. I powiem tak szczerze, no w pewnym momencie mi się to wygasiła, ta egzema, to już kilka lat jest ponad. Ja na samym początku nie wyczuwałem, że mnie cokolwiek, no faktycznie dostałem tego uzdrowienia. Ale patrzę tak, czystą tą skórę mam jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc. Myślę, no to chyba jest coś nie tak. No i słuchajcie, i do tej pory mam z tą skórą spokój, tak? Ale to, tak jak mówię, to jest tutaj i takie doświadczenie jeszcze. Oczywiście ja jak Tomasz Niewierny, pomimo tego, że byłem na kilku tutaj, powiedziałbym, rekolekcjach, gdzie jednak trzeba mieć serce otwarte i nie tylko serce, ale i głowę, i ducha, i trzeba pewne rzeczy przyjmować no, z wiarą i prosić o tą wiarę. Ja tak nie dowierzałem. Tak sprawdzałem to, żeby powiedzieć, że zostałem uzdrowiony. Natomiast jak tutaj w wspólnocie jestem, to po takim okresie Pan otwiera oczy. I jak sobie popatrzę na moją historię życia, tak, to otwiera mi, jak On przez całe życie był koło mnie, a ja Go nie zauważałem. Jak On w moim życiu interwencję prowadził, a ja tego też nie zauważałem. Tak? I dopiero po takim okresie tu, bycia blisko z Panem, wejście w taki dialog, uwielbienie Pana, to zaczynają mi się pojawiać, wyjaśniać pewne rzeczy. A dlaczego tak się zdarzyło w moim życiu? Tak? I mogę powiedzieć tak, nie wiedziałem, że interwencja Pana była, jak z żoną nie mogliśmy mieć dzieci, nie mieliśmy długo, żeśmy oczekiwali na syna. Pojechaliśmy wspólnie z żoną do Częstochowy i w takiej jedności poprosiliśmy o dziecko i to tak do 3 miesięcy potem się okazało, że mamy to szczęście i możemy mieć dar bycia rodzicami, tak? I to była interwencja. Ja potem, wchodząc tutaj do Zacheusza, jak tak się powyciszałem, to pewne rzeczy też mi się w pracy poukładały, tak? I też chodziłem tutaj, pracowałem i nagle dostałem awans zawodowy. Nie liczyłem na to, ale dostałem go. No więc to też taki dar Pana, tak? Tych interwencji było naprawdę dużo i na każdym kroku. I to, co tutaj otrzymałem w Zacheuszu, to taką pewność, że choćby nie wiem, jak było ciężko, choćby nie wiem, jak było trudno, to żeby sobie ulżyć, to z tym ciężarem trzeba przyjść do Pana Jezusa. A tak naprawdę to te ciężary i te kamienie, które sobie tak niesiemy i staramy się nimi sami poradzić, one są śmieszne. Przy tym, jak się zwrócimy do Pana, to taka moja refleksja po tym wszystkim. Dziękuję.